Chrześcijanin to jest człowiek, który żyje na co dzień w dość dziwnej przestrzeni, ponieważ żyje w pewnym zawieszeniu. Z jednej strony żyje na ziemi, jest tutaj obecny, posługuje się tym wszystkim, co Bóg tutaj na ziemi mu dał, ale nie może być skupiony na tym, co ziemskie. Nie może iść za tym ciągle, czego chce ciało, nie może poddawać się tylko temu, co światowe. Musi uważać. Z drugiej strony chce iść do nieba, chce służyć Bogu, chce się z Nim spotkać, ale też musi uważać, żeby nie bujać w obłokach, żeby nie zacząć żyć w jakiś sposób taki wyimaginowany, bez takiego mocnego stąpania po ziemi, zapominając w ogóle o tym, co tutaj, co ziemskie, zapominając o swoich obowiązkach. A więc nasza przestrzeń, w której żyjemy na co dzień, w której jako wierzący, jako katolicy powinniśmy żyć na co dzień, w gruncie rzeczy powinna być w jakiś sposób zawieszona pomiędzy tym, co ziemskie, a tym, co niebieskie. I tę przestrzeń tego życia w jakiś sposób obrazuje nam Jezus właśnie poprzez swoje w niebo wstąpienie. Jezus wstępuje do nieba, unosi się tak obrazowo pokazując w górę i idzie prosto do Ojca, przekazuje Ducha Świętego, znajduje się właśnie pomiędzy niebem a ziemią. Jego ciało jest już uwielbione, nasze takie nie jest, bo będzie dopiero po zmartwychwstaniu. Ale Jezus ukazuje nam właśnie kierunek, że nasze życie, że punktem, w którym mamy być, to jest ten punkt obecności Jezusa. To zawieszenie. Z jednej strony życie jak najbardziej po ludzku, ale z drugiej życie w Królestwie Niebieskim, pragnienie nieba, czyli życie w uwielbieniu. Jezus jest uwielbiony i my mamy żyć w uwielbieniu, mamy być zanurzeni w Jego mocy. I o to właśnie chodzi nam dzisiaj. Jezus w swojej Ewangelii ukazuje nam tą dynamikę Królestwa Bożego. Jedne z pierwszych słów, jak brzmią, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Bliskie jest Królestwo Niebieskie. Jak to rozumieć? Co to znaczy? Teologowie mówią, że to znaczy, że z jednej strony Królestwo Niebieskie już jest. Królestwo Boże już jest tutaj na ziemi. My w nim żyjemy. Ono się rozszerza, rośnie, wzrasta. Ale z drugiej jeszcze go nie ma do końca. Z drugiej ciągle czekamy na tą pełnię tego Królestwa. Wołamy w modlitwie Ojcze Nasz, zaraz będziemy wołać podczas mszy świętej, przyjdź Królestwo Twoje, daj nam więcej tego Królestwa. Więc ono się rozrasta, gdy my zaczynamy żyć Bogiem. Ono rośnie pośród nas, gdy my Bogiem oddychamy. Zobaczcie, w Starym Testamencie mamy takie postaci, które są opisane, że nie umierają, ale są wzięte do nieba. Znamy Henocha, czy choćby Eliasza, może jeszcze bardziej, że zostali porwani do nieba. Czy tak było? Nie wiemy. Ale wiemy też, że tutaj bardziej autorowi chodzi o to, aby opisać nie tyle moment ich śmierci, co ich szczególną relację z Bogiem. Że oni w taki sposób ściągali niebo na ziemię, że oni w taki sposób głęboki, przyjacielski żyli w relacji ze swoim Bogiem, Panem, że w gruncie rzeczy ich przejście z ziemi do nieba jest tylko takim małym kroczkiem. Nie jakąś straszną śmiercią, nie trudnością, tylko zrobieniem kroku. Jako po prostu konsekwencja ich życia. Oni żyli ponadprzeciętnie w swojej relacji z Panem Bogiem. Żyli perspektywą nieba. Czy mamy dzisiaj takie pragnienia? Czy tuż przed zesłaniem Ducha Świętego towarzyszyło nam pragnienia, aby być jak Eliasz, jak prorok, jak ogień? Czy mamy pragnienia, aby łączyć tą przestrzeń nieba i ziemi? Aby nie zakorzeniać się tutaj, i oczekiwać tego, z czym Bóg przychodzi. Naszym zadaniem jest w niebo wstępować, czyli żyć perspektywą nieba. Zobaczcie, Jezus, który wstępuje do nieba, zapowiada uczniom, że pośle im swojego ducha, ale też w gruncie rzeczy on ich nie zostawia.
Przecież mówi też do nich zawsze, że będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc to jest ważny moment. Dlaczego? Ponieważ Jezus uczy uczniów dojrzałości w wierze. On z nimi był 3 lata, on ich formował, on ich prowadził w gruncie rzeczy za rękę, a teraz chce, żeby oni sami poszli. Żeby oni zobaczyli, że oni są obdarowani już, teraz, dzisiaj. Że mają wszystko, co potrzebne, aby żyć w wielkiej chwale Bożej i nie potrzebują prowadzenia za rączkę. Bo to niczego dobrego dalej by im nie dało. Dlatego uczniowie po wniebowstąpieniu wracają z radością, czytamy w słowach Ewangelii, i głoszą dobrą nowinę w synagogach. Czyli co robią? Zobaczcie po wniebowstąpieniu. Oni wchodzą w posługę. Mimo, że wcześniej za bardzo osobiście to jej nie doświadczyli. Są w jakiś sposób rzucani na głęboką wodę. Nie boją się doświadczyć po ludzku porażki, zaczynając i stąpając, robiąc te pierwsze kroki w swojej posłudze, bo wiedzą, że najważniejsze jest to, żeby Ewangelia była głoszona i żeby Królestwo Boże się rozszerzało. To jest dla nas bardzo ważne. Że naszym fundamentem w codzienności i w myśleniu o posłudze i byciu świadkiem jest to, że ważniejsze od tego, co dokładnie robię i jak mi to wyjdzie, jest to, że ma być głoszona Ewangelia i ma się rozszerzać Królestwo Boże. To jest priorytet. My po ludzku wiemy, że tam, gdzie chcę się w czymś rozwijać i doskonalić, muszę się z automatu zgodzić na porażki, których doświadczę. Jak dziecko uczy się jeździć na rowerze i chce tego, musi się wewnętrznie zgodzić na to, że będzie się wielokrotnie wcześniej wywracać, że może zedrze sobie kolano, że mu nieraz nie wyjdzie. Ale owocem tego będą dobre umiejętności w przyszłości w jeździe na rowerze. Ktoś, kto uczy się języka, choćby angielskiego, i chce w nim kiedyś dobrze mówić, musi zgodzić się wewnętrznie na to, że kiedy będzie próbował mówić, będzie popełniał błędy. Może z niego zaśmieją się z niego, kiedy powie coś nie tak, ci, którzy ten język znają. Ale przez to, że udoskonala swoje umiejętności, potem będzie mówił mocno. Mam czasem wrażenie, że my wiemy o tym w codzienności, w takiej przestrzeni świeckiej, ale w duchowej o tej zasadzie zapominamy. Biorąc ten rower jakby jako taki obraz, duchowo my byśmy chcieli wszystkiego się najpierw nauczyć i potem z automatu wskoczyć na ten rower i już pojechać, bez żadnego przewracania się. I dlatego wielu z nas wielokrotnie boi się na przykład wejść w posługę. Dlaczego? Bo nigdy czegoś nie robiło. Bo nie mam takiej umiejętności jak moja koleżanka, jak mój kolega. Bo czuję, że nie mam takiego talentu w jakiejś przestrzeni jak ktoś inny. Albo nie jest on jeszcze wystarczająco rozwinięty. I chciałbym w gruncie rzeczy zacząć to robić dopiero wtedy, kiedy będę świadomy tego, że na pewno będzie mi to idealnie wychodziło. Że nie popełnię błędu. Że nikt się nie zaśmieje, że wszyscy będą ze mnie dumni. Ale tak to nie wygląda. Ale nie o to tu chodzi. I mogą mijać lata w naszym byciu w Kościele i możemy być proszeni do bardzo wielu rzeczy, ale gdy nie przestawimy się na to, że gdy chcę się w Bogu doskonalić, to muszę zgodzić się na to, że będę popełniał błędy, możemy latami nie zrobić nic. I być bardzo wycofanym. Ciągle czekając na ten moment bycia gotowym. Kiedy Jezus wysyła 72 uczniów, mówi do nich między innymi takie zdanie. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Zobaczcie, tam gdzie ktoś doświadcza Bożej mocy, spotyka się z Bożą łaską, wchodzi w bramy Królestwa. Staje się obywatelem Królestwa, jego mieszkańcem. A więc, jako świadkowie Chrystusa, otrzymaliśmy wielki dar, niewyobrażalny dar.
wprowadzania innych w bramy Królestwa, wprowadzania innych w przestrzenie łaski Bożej. Tam, gdzie Ty idziesz ze swoją choćby skromną i często może słabą posługą, tam dajesz komuś szansę wejścia w bramy Królestwa, wejścia w przedsionki pańskie. Jak mówi święty Paweł, jesteśmy domownikami Boga, współobywatelami świętych. To jest dla nas niesamowita szansa i niesamowita łaska, że my możemy być tymi, którzy innych przeprowadzą przez bramy Królestwa i pokażą o wiele lepszą perspektywę, mimo że sami możemy być słabi i sami upadamy, jesteśmy grzesznikami. To wielki dar innym pokazać, jak wyglądają przestrzenie Bożego Królestwa. Kiedy byłem teraz za granicą w Ameryce, doświadczałem wielu niesamowitych spotkań i doświadczałem spotkania z wieloma prawdziwymi świadkami wiary. To było niesamowite, ilu tych katolików poświęciło mi czasu na spotkania, większość tak naprawdę co chwilę, dopiero mnie poznając. I w ilu z nich widziałem wielkie serce do służenia. Ale żeby tego było mało, służyli nie tylko katolicy. Miałem doświadczenie też służby, przyjęcia służby od innych chrześcijan, nie katolików. Protestanci, którzy jednego dnia zabrali mnie na cały dzień wycieczki, zwiedzania, modlitwy, nie znając mnie tak naprawdę wcześniej. Protestant, który służył księdzu katolickiemu. Myślę sobie, ciekawe, jakby było w Polsce, gdyby sytuacja była choćby odwrotna. Czy w naszych sercach byłoby takie poczucie, no dlaczego nie? Dlaczego nie mogę mu usłużyć? Choćby to był niewierzący i ateista, dlaczego nie mogę mu usłużyć? Często włączają nam się różne bariery. Ale jeśli ktoś ma serce stworzone do służby, to usłuży każdemu, bo dzięki temu wprowadza innych w bramy Królestwa. Zobaczcie, że na początku na wyznawców Chrystusa tak naprawdę nie mówiono chrześcijanie. W gruncie rzeczy Jezus nie powiedział, jak ma się nazywać ta grupa. Prawda? Wy będziecie nazywać się, wasz Kościół to będzie taki i taki. Nie, nie było tego. Jezus ich zostawił bez jakiejś konkretnej nazwy. Dopiero w 11 rozdziale Dziejów Apostolskich widzimy sytuację, że w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Ktoś ich nazwał chrześcijanami. Nie siedli, chłopaki, może byśmy wymyślili jakąś nazwę wreszcie, dajcie spokój, tak nie wiemy, jak się przedstawić w internecie, co powiedzieć, prawda, żeby jakaś taka wizytówka była. Nazwano ich chrześcijanami. Przecież w istocie chrześcijaństwa jest przede wszystkim miłość. Oni służyli na różne sposoby. Dlaczego nie nazwano ich inaczej? Dlaczego nie nazwano ich, nie wiem, dobroczyńcami, wielkodusznymi, wolontariuszami, altruistami? Dlaczego nie nazwano ich w taki sposób, skoro widać było, że sporo służą, sporo pomagają? Nazwano ich chrześcijanami. Od czego? Od przydomka Jezusa. Chrystus namaszczony. Oni widzieli, że oni jasne służą, oni pomagają, ale to nie wszystko. Oni żyją jak ich nauczyciel. Oni po prostu mnożą tego nauczyciela na cały świat. Oni zachowują się tak samo jak on. W jego działaniu, w jego słowach, w jego myśleniu. Oni po prostu są tacy jak on. Nie tylko są mili i sympatyczni i niewierzący tacy mogą być. Oni są tacy jak ich Pan, więc będą nazwani jak On. Chrześcijanami, czyli namaszczonymi, bo to znaczy Chrystus. Nawet nie nazywali się Jezusowi od Jego imienia, ale od tego przydomku namaszczony Mesjasz. A w jakim miejscu to się stało? W Antiochii. Tam przybył Barnaba i zobaczył, był zachwycony działaniem łaski, ile tam się dzieje, ile tam jest mocy Bożej. Sprosił tam świętego Pawła i zaczęli tam ewangelizować, głosić, tam się nawracały tysiące ludzi. Oni byli w centrum mocy i obecności Bożej. Oni byli w centrum doświadczenia łaski. I dlatego tam nazwano ich chrześcijanami.
Zobaczcie, to jest nasz kierunek. Czy żyjesz tak, jak przynależący do Chrystusa? Czy żyjesz tak, jak Chrystus? Nie tylko tak, jak taki właśnie wolontariusz, taki altruista, taki ktoś miły, sympatyczny i dobry, tylko naprawdę, czy w swoim myśleniu, w swoim postępowaniu żyjesz jak sam Jezus Chrystus? Czy żyjesz jak namaszczony w Jego mocy, w Jego potędze, w Jego możliwościach? W momencie wniebowstąpienia Jezus obiecuje uczniom Ducha Świętego i wtedy oni pytają: a czy Ty przywrócisz w końcu to Królestwo Niebieskie, to Królestwo tutaj Izraela na ziemi? Oni ciągle myśleli o tym, że no Izrael miał być wyzwolony. I wtedy Jezus im mówi, w jednym z tłumaczeń Pisma Świętego czytamy takie zdanie: nie wasza to rzecz znać te momenty, ale waszą odpowiedzialnością jest przyjąć moc Ducha Świętego i stać się moimi świadkami. Tyle. Waszą odpowiedzialnością nie jest znać jakieś tam rzeczy, które nie są dla was ważne. Waszą odpowiedzialnością jest przyjąć moc Ducha Świętego i stać się moimi świadkami. To jest nasz priorytet. Tym mamy się dzisiaj kierować. Nic więcej nam jest niepotrzebne. Nie musimy wszystkiego wiedzieć. Więc żyjmy, dajmy się Bogu porwać do tej przestrzeni między niebem a ziemią i żyjmy jak namaszczeni. Wprowadzajmy innych naprawdę w bramy Królestwa, bo to jest nasz przywilej i obowiązek. A Bóg, dając nam Ducha Świętego, uzdolni nas, aby to przynosiło niesamowite, stokrotne owoce. Amen.